Halo, halo, buongiorno Dziemongi. Witam w kolejnym odcinku Fear Obstruction Point. Miałem już wprawdzie iść spać, ale doszedłem do wniosku, że jeden odcinek jeszcze szybko zdążę nagrać. Czeka mnie pobudka wczesnym rankiem. Powinienem się jednak wyspać mimo wszystko. Gdzie skończyliśmy? 22:38, 40 jest szybki zapis mój. Okej, interwał 5, punkt ewakuacyjny. Wybaczcie, zaschło w gardle. A, to, dobra. Skończyłem tam, gdy zginąłem jak szmata. Jebanie skucnął akurat. Żryjcie! Oj. Dobra. No, wyjdzie ktoś? No, naprawdę szkoda, że nie da się kopnąć tej miny. Ale jebło. Dobra. Gdzie ja mam teraz iść? Kurde, chyba trochę za dużo jednak amunicji wysrałem z tego mojego minigana. Serio? No jeszcze przed chwilą udało się tędy przejść. Taka mała iluzja, że mam iść tu. Dobra. No! Serio? Tak na wypadek, gdyby jeden to było za mało. Jeszcze żyjesz? No. W sumie nie jest taki zły ten minigun. Chłopaki nie narzekają. Co tam się wydarzyło? Aha. Się łajzu za tarczą chował. No to ja się schowam za ścianą. Nie mam więcej nic? A, coś mam. Dobra. Żryj. No. O, daj to dziecko, bo się skaleczy, ja zrobię z tego lepszy użytek. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? Na wszelki wypadek się rozejrzę. Tak, mamy zamknięte wszystkie drzwi. No okej. No, zwykle narzekałem na jednego z tych kloców, a tutaj patrzę, kurde, trzech naraz. Nie, dobra, czyli jednak tylko wybuchy mogą odrywać taki kawałek betonu. Tak, po prostu ktoś zostawił strzykawkę? Tutaj chyba nic nie mogę zrobić, nie. Czyli lecimy tutaj. Dziwne dźwięki, na wszelki wypadek zapiszę. Okej, okay. Rozumiem jakieś takie drgawki pośmiertne, ale bez przesady. Kurwa, miota nim jak szatan. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ja ci kurde ratuję dupę, a ty tak się odpłacasz? Nie. Jak mnie kurde trafił? Ła! Kurde, dopiero zobaczyłem, jak mało życia mi zostało. To ja im kurde pomagam, ratuję z opresji przed tymi skurczybykami. On tak się odpłaca, że strzela do mnie. Niewdzięcznik. No, na szczęście są apteczki. Okej, okay, windę otwarte. Okej? Coś mi się tu nie zgadza. Że niby ja mam teraz tam pójść.
No dalej tam stoi. Głupio tak teraz kończy się odcinek. Dobra. No. Fotomontaż pewnie. A może nie? No nie, nie, tylko nie to. Latarka? What the fuck? Winda się zatrzymała? O kurwa, winda się zerwała. No to zajebiście. Dobra, następny etap zacząłem, ale patrzę, że 6 minut tego odcinka to jeszcze za mało, więc nagramy trochę dalej. Przywróć sprawność windzie i zjedź na dach. Wiedź. Przywróć sprawność windzie, kurde. Coś z tej windy zostało w ogóle? W sumie dziwne, po spadnięciu kilka piętr w dół to nic z niej nie powinno zostać. Dziwne, że jeszcze będę próbował ją naprawić. Dobra, czyli wracamy do krwawicy naszej. Te puszki walające się pod nogami, nie wiem czy to ktoś do mnie biegnie, czy to ja. Okej. Tam można wejść. No, amunicja, granaty, bardzo miło. Chyba wszystko zebrane. Kostnica. No, a może i dobrze, że zamknięta. Tam co? Tutaj nic. Tutaj też. Aha, czyli jednak idę do tej kostnicy. Dobra. Nie podoba mi się ten dźwięk. Kurwa mać, no. Jumpscare. Powinna tego, nie wiem, jakaś konwencja zabronić. Okej. Ej, nie, ja tutaj już byłem. A, czyli po prostu otworzyłem sobie te drzwi. No super. Co za chujki. Zrobili tą miejscówkę tylko po to, żeby mnie przestraszyć. Zajebiście. No to gdzie ja mam teraz iść? Skoro tam nie mogę. Okej. No. Zgłupiałem w tym momencie. No, nigdzie ta droga nie prowadzi. Czyli to było tylko po to, żeby mnie przestraszyć, no. Coś mi się wydaje, że ten odcinek się skończy szybko. Chyba, że jestem kuźwa tak głupi i ślepy, że przeoczyłem, że tam można coś przełączyć. Nie wiem. Jakiś przełącznik tutaj był? Cokolwiek? Nic? Nie wiem. Bateria do windy, kurwa. Nie mam pojęcia. No tam też nie przejdę. No nie, nic więcej tu nie ma. No przecież windą nie pojadę teraz. No jest zepsuta. Kurwa mać, no. No i tego nie lubię. To jest właśnie rzecz, której najbardziej się obawiałem we wszystkich moich walkthrough, że w pewnym momencie, kurde, dojdę do momentu, gdzie nie będę wiedział, co robić dalej. Będę błądził jak idiota pół odcinka. A na szczęście tylko jakieś ćwierć tym razem było.
Ja zgaszę latarkę. Kurde, ale znowu nie zauważyłem czegoś, co powinno mnie przestraszyć, czy jak, nie wiem, czy to po prostu dźwięk taki. Albo ja po prostu, nie wiem, w tym dodatku za każdym razem muszę spojrzeć w inną stronę niż powinienem. Dobra, mamy checkpoint. O, kurde! Jak zawodowiec tutaj wszedłem. Aha, dobra, czyli w tą stronę nie idę. A jednak idę. Niewiele razy mi się to zdarzyło, ale teraz serio, nie wiem czemu, poczułem ciary na udach. Się dziwne, że nie na karku, czy coś? Nic nie ma. Tu zamknięte. Teraz pytanie, kto zamknął te drzwi? Dobra. Nie wiem, jak to skomentować. Kostnica w grze o klimacie takiego horroru. Ciekawe, co tu się wydarzy. Czy któraś się nagle otworzy? Wiesz, najszybciej to się chyba mój odbyt zaraz otworzy, kurde, i się zesram ze strachu. Bo serio, w tym momencie, tak, no, czuję lekki niepokój. Więc zaraz znowu mi Alma wyskoczy. Znowu? Wypadłem za tekstury? What the fuck? Gdzie ja spadam? A, naprawiłem windę? Okej. What the fuck? Dobra, nie wiem, gdzie jestem. No, was tu jeszcze brakowało. Dobra, na szczęście nie mają za dużo HP i jedno trafienie ze strzelby robi robotę. Kurde, akurat tej jednej kłódki w grze się nie da przestrzelić. Z czego ona jest zrobiona? Nie, minigun nie, no... Strzelba chyba pozostaje. Dobra, checkpoint. Okej. Co to za dźwięki? Okej. Wiecie, podstawową wersję przeszedłem... Ale ja wcale do ciebie się nie wybieram. No, podstawową wersję przeszedłem wiele razy i bardzo dobrze pamiętałem większość tych, no właśnie, przestraszajek. Z dodatkiem jest trochę inaczej, gdyż jego przeszedłem chyba raz, no może dwa. Ale to naprawdę było... chyba raz. No. Powinien zniknąć... kurwa! No, super, zagapiłeś się na tego jednego, ci wtedy z boku wyskakują. Chyba tylko raz przeszedłem dodatek w sumie. No i jak wspomniałem, było to lata temu. Więc, no, nie do końca wiem, czego się tutaj spodziewać, dlatego... te przestraszajki na mnie działają. Tam coś widziałem, czyli pewnie tam będę musiał się... No oczywiście, kłódka. Przy okazji zajrzę do tyłu, czy mi
Zza pleców nic nie wyskoczy. Dobra. Pacjent odporny na leki i ołów. Dla niektórych ołów jest najlepszym lekiem. To chyba jest ten doktor, który brał udział w tych eksperymentach na Almie. Wszystkich ich pojebało. O, a to... Alice? Nie pamiętam szczerze mówiąc, jak się nazywa. A to jest Harlan. Ostro. Kurwa. Ej, serio? Zaczynam chyba zmieniać zdanie na temat tej części. W sensie dodatku. No, ze względów technicznych trochę kuleje. Ale jeżeli chodzi o klimat, no to... Pewnie jak tam wejdę, to coś się stanie. Nie wiem. No muszę to sprawdzić przecież. Okej. What the fuck? Dobra, mam ciary. Okej. I co, zginę? Serio? Może nie będę robił save'a. Aha, i podsuwa mnie do niej. Co tu się... Dobra. Ogółem, gdybyście mieli zamiar przechodzić tą grę, to polecam. Gra się granie w nocy w słuchawkach. Szkoda na nich minigun, ale przydałby się jakiś karabinek szybkostrzelny. Na przykład ta popierdółka, moja ulubiona z podstawowej wersji. No, ten zakład psychiatryczny, że oddział psychiatryczny ma klimacik, nie powiem. Alma? Pewnie zaraz mi wyskoczy przed mordą. Nie, nie zrobicie tego, nie zrobicie mi kolejnego jumpscare'a. A jeśli tak, to jestem na to przygotowany. I co teraz? A? Łączą siły? Czyli że co? Czyli teraz obie będą chciały mnie zajebać? Dobra, powiedz, gdzie mam iść. No, znając życie, kurde, raczej nie ma tak, że dwie teraz chcą mnie uratować. Prędzej obie chcą mnie zabić. Nie wiem, czy dobrze idę, szczerze mówiąc. Może tu jest otwarte? No, teraz wszystko pootwierane będzie. O, serio? Teraz ta strzykawa, wcześniej nie zauważyłem. Ale muzyczka brzmi, jakby miał być to już koniec gry. Dobra, które do tej cholernej windy? Chyba tu. Mhm. Jeśli to już jest koniec, to... No, rzeczywiście, to jest koniec. No dobra, więc kończymy ten... kolejną serię. Czy jeszcze... będzie jakaś rozpierducha na do widzenia? To ja może wezmę minigana. Ja chyba zrobię save'a. O kurwa!
No to wybrałem moment na save'a. Idealny moment na zrobienie save'a, kurde, kiedy dostajesz laserem prosto w pysk. What the fuck? Dobra, wysrałem się z amunicji. Aha, czyli to taka rozpierducha na zakończenie. No, gdzieś tu była. No ile mogę w ciebie strzelać, typie? Piękna buła. Chyba rozrzucę te miny. Oblać. No, żebym rzucił. Dobra, muszę wykorzystać wszystko, co mam przeciwko nim. O, fuck. Żryj to! No. Serio? Helikopter? Mam nadzieję, że tylko... A, to ewakuacyjne, dobra. Biegnę. Będę teraz. Nie, chyba nie tu. Nożesz... O, blać! Fuck, nie. Bardzo źle rzuciłem. Dobra, kucnę, bo jeszcze mi w ryj strzeli. A, dobra, to ten pruje. Może weźmiemy... A, nie mam laserka. Ale mam granaty. Cholera jasna. Gdzie on jest? Dobra, tu. Pięknie. Dobra, oddałem minigana. Ja bym się tak nie chwalił, że mam małego ptaszka. Już, lecę. Nie musisz dwa razy tego powtarzać. Okej. Ja tylko pociągnął. They tried to bury their sins, but instead planted the seeds of their doom. But she would not be forgotten. We will make them remember. They will die. All of them. No. War is coming. I've seen it in the dreams. Fire sweeping up the earth. Bodies in the streets and cities turned to dust. Retaliation.
Okej. Okay. Także w ten oto sposób ukończyliśmy pierwszy z dwóch dodatków do pierwszej części Fira. Drugiego nie będę przechodził, no między innymi dlatego, że nawet go nie mam. Tak, cóż mogę powiedzieć, no jak zresztą sami widzieliście, jatka niezła. Parę momentów, jeżeli chodzi o takie przestraszajki, było całkiem klimatycznych. Jumpscary były czasem moim zdaniem zbyt hardkorowe, no ale mimo tego, że całkiem niezła była frajda z gry, to zauważyłem, przynajmniej w takiej wersji, może były jakieś aktualizacje, ale gra nie domagała technicznie. No, było trochę glitchów wizualnych, tak, i jakichś błędów w fizyce, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że wam się podobało, bo dla mnie tak. I chyba to jest w sumie najważniejsze. Różne niedociągnięcia gier potrafi zrekompensować, tak, no, frajda, jaka płynie z ich przechodzenia. Okej, więc no z pierwszej części Fira to już by było z mojej strony tyle. Prawdopodobnie w przyszłości będę przechodził też kontynuację, gdyż mam całą trylogię, ale na daną chwilę będzie to prawdopodobnie jakiś inny tytuł, może na chwilę porzucę strzelaniny. No cóż, zobaczymy. To przyniesie przyszłość, tak? Na pewno będę szykował już jakieś kolejne serie na mój kanał, do których oglądania bardzo was zapraszam. I w tym odcinku i w tej serii to by było wszystko. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapę w górę, jeśli nie, łapę w dół. Poza tym ciśnijcie po mnie w komentarzach, zapraszam do subskrybowania, udostępniania. Poza tym pozdrawiam wszystkich dzidowców i wypierdalam. Do następnej serii. Cześć.